Cześć, witajcie. Dziś właśnie możecie zaobserwować roślinę odpowiedzialną za pewne zniszczenia daszku w warsztacie. Także dzisiaj jej się trochę przyjrzałem, zacząłem się jej pozbywać. Znaczy, przyszło mi też do głowy, żeby nakręcić film po fakcie. Dlatego też robię, ale może sobie po prostu tak niepozornie po ścianie dachu liana sobie rosła. Ja to przeuważyłem, bo też inne zajęcia, ale też możecie zobaczyć, jakie zniszczenia poczyniła. Także jak widzicie, że wam rośnie coś takiego, to się powolutku wrasta takimi delikatnymi wiązkami, tak jak tutaj, a potem to się rozpycha i powstaje coś takiego. Możecie zobaczyć, się po prostu przebiła przez dachówkę. Jak to się mówi, Polak mądry po szkodzie. Ale na szczęście wziąłem się za to dosyć szybko, także szkody nie są znaczne, ale też możecie zobaczyć, jak to po prostu popodważało łupka. No i że lepiej unikać takich sytuacji, także doradzam wam po prostu, jeżeli widzicie, że coś wam rośnie wzdłuż domu, o pozbyć się czegoś takiego od razu. Jeszcze możecie zobaczyć. Tu jak widzicie, tu to destykowanie podejrzewam było tak jak tutaj, jak to się rozepchnęło po prostu. Także moi mili, bądźcie mądrzy przed szkodą. Jeżeli widzicie coś takiego, to natychmiast reagujcie, zanim poczyni wam jakieś zniszczenia niepotrzebne, nie? Także to jak mówiłem, na swoje usprawiedliwienie mam, a zobaczcie jeszcze, ile tego tutaj leży na ziemi, nie? Także moi mili, jak widzicie, się zebrał taki oto woreczek tego tałataństwa. Ja to w przyszłym tygodniu wywiozę na śmietnisko. O, tu jest takie specjalne śmietnisko również dla treści zielonej. Teoretycznie jest zakaz spalania tego, czyli większość ludzi wywozi, potem przyjeżdża taka duża maszyna i robi z tego kompost. No taką masę mniej więcej. A tam jak widzicie, został taki mały kawałek. Ja niestety nie posiadam aż tak długiej drabiny, a też dałaby się drabina właśnie specjalna do łupka, żeby tam wejść i to poobcinać, ale myślę, że po prostu po obcięciu głównych pędów to sobie obeschnie i po pewnym czasie samo odpadnie, po prostu wiatr to zerwie, no ale też nie obejdzie się, myślę, bez małych napraw dachu w najbliższym czasie, bo jak widzicie, to popodwożało tą dachówkę, zniszczyło te właśnie takie główne, które pokrywają i zabezpieczają przed wodą. No nic, coś trzeba będzie pokombinować z tym w najbliższym czasie. No to by było na tyle. Ja was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Tu jak widzicie, awokado, które mi uschnęło, to duże.